żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Dzień dobry Państwu. Kolejny piątek, minęła godzina 18. Witam w programie Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Nie wiem, czy jest osoba, która nie śpiewałaby chociaż raz przeboju Jak się masz, kochanie. Ja śpiewałem go wiele razy i śpiewam go nawet do dzisiaj. I wielki zaszczyt, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Danuta Kremer-Nowak. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do programu Na ławeczce. Jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ usłyszałam coś, w co trudno mi uwierzyć, że śpiewałeś naszą piosenkę, Jak się masz, kochanie. Oczywiście, że śpiewam. Ja miałem w swoim, może nie będę mówił karierze, bo to ciężko nazwać karierą, w swoim życiu epizod grania po różnych imprezach okolicznościowych i Jak się masz, kochanie, to był numer, bez którego no, nie mogło być imprezy, żeby tego numeru nie zagrać. To prawda, rzeczywiście piosenka Jak się masz, kochanie, hulała w radiu, hulała w różnych salach bankietowych, weselnych, na scenach różnych, w różnym języku też muszę powiedzieć, że śpiewaliśmy ten utwór, także rzeczywiście jest to przebój. Śpiewaliśmy to oczywiście w języku polskim, w języku hiszpańskim. Pisała nam tekst właśnie do piosenki Jak się masz, kochanie, Kubanka. Naszego przyjaciela żona napisała Como estás, mi vida, como estás. Mm-hmm. Śpiewaliśmy również po angielsku. How are you, my honey? Także rzeczywiście no, w różnych językach hulało. Czyli przebój no, na skalę, można powiedzieć, światową, bo no, szlagier, no, który był wszędzie. No, nie ma się co oszukiwać, był wszędzie. Zgadza się. Zespół Happy End. 40 lat już istnieje. Czy nawet powiem, że nieprzerwanie, chociaż był moment, że tam w karierze, że ten zespół jakby zawiesił na chwilę działalność, ale nawet w tym zawieszeniu, nawet on dalej funkcjonował. To znaczy, może nie konkretnie zawiesił, ale zmienił formację, bo oczywiście nasz oryginalny skład był 7-osobowy, 9-osobowy, a w momencie, kiedy wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, transformacja była do duetu, więc to była ogromna zmiana, ale została zaakceptowana przez naszych gości, którzy przychodzili, oglądali nas, bawili się razem z nami, więc dla nas występujących była to trudna, trudna rola, żeby się znaleźć nagle. Oczywiście w tercecie graliśmy również, więc zmiany były różne. Ta ogromna fala popularności, która była zespół Happy End, co spowodowało nagle tą decyzję, że państwo postanowili wyjechać do Stanów Zjednoczonych? Wyjechaliśmy po raz pierwszy w ogóle do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie właścicielki lokalu, który chyba, jeżeli się nie mylę, do dnia dzisiejszego funkcjonuje, Maryla Polones. I ona przyjechała do Polski, do Pagartu, który w tym czasie działał i wysyłał artystów za granicę. Przyjechała zapraszając nas i tam po raz pierwszy w 1979 wyjechaliśmy do Maryla Polones. Po czym wróciliśmy do Polski i na stałe już wyjechaliśmy w 83 roku. 80 lata, wiadomo jakie to były lata, stan wojenny. Byliśmy w sumie bez pracy. Na znak protestu dla naszego komunistycznego rządu, więc 2 lata pauzowaliśmy. Były to bardzo trudne czasy, w związku z tym kiedyś zjawił się u nas w domu w Olsztynie właściciel kolejnego lokalu, który nas zaprosił, bo Polonia czekała na nas i bardzo chcieli z nami się bawić i oklaskiwać nas. Zdecydowaliśmy się właśnie tam na wyjazd, no i tam zapadła bardzo trudna wtedy w tym czasie dla nas decyzja pozostania w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie przez 18 lat nie byłam w kraju. Także to taka była dosyć długa rozłąka z naszym krajem. I wtedy tam zespół funkcjonował w duecie. Tak, graliśmy jako tercet i jako duet Zbyszek i Danusia. Państwo mieli też restaurację swoją. Tak, mieliśmy taką salę bankietową. To był taki klub polonijny pod nazwą Didi, bo tak to było takie moje nickname, jak to się po angielsku mówi. Chcieliśmy grać muzykę, którą Zbyszek pisał. Mało tego, chcieliśmy to robić na własnych warunkach i w sposób, w jaki nas satysfakcjonował i jakoś dawał satysfakcję z tego, co robimy.
zdecydowaliśmy się na bardzo poważny krok, ponieważ no nigdy, nikt z nas nie był ani biznesmenem, ani restauratorem, więc dopiero po czasie, kiedy taką decyzję podjęliśmy i kiedy zaczęłam prowadzić ten lokal razem z mężem, no, zorientowałam się, że to naprawdę wyzwanie ogromne pod każdym względem. Ale rzeczywiście przyjmowaliśmy tam i różnych polskich artystów, graliśmy dla no, wspaniałej publiczności, która przychodziła. Z tym, że staraliśmy się również, aby ten lokal miał swoją właściwą renomę, żeby to wszystko było na określonym poziomie i myślę, że to udało się nam, ponieważ lokal do dnia dzisiejszego istnieje, chociaż już pod innym kierownictwem i właścicielką jest zupełnie ktoś inny, ale ludzie bardzo mile wspominają, bo organizowaliśmy tam no, fantastyczne niektóre przedsięwzięcia i Halloween, a głównie ja się koncentrowałam na przygotowywaniu wigilii takich naszych tradycyjnych, przed świętami oczywiście Bożego Narodzenia. I to Polonia bardzo chicagowska oczywiście mile wspomina, bo tak tradycja nasza polska, łącznie ze śpiewaniem kolęd i tak dalej, także to bardzo miłe wieczory były. I 18 lat spędzonych w Stanach i kolejna trudna decyzja, powrót do Polski. Tak jest. Co było przyczyną, już wiemy, wyjazdu teraz, co było kolejną tą przyczyną powrotu tutaj do Polski? Złożyło się na to, myślę, że wiele różnych spraw, a głównie chyba fakt, bo tak nieraz siedzieliśmy, rozmawialiśmy sobie ze Zbyszkiem, że granie w lokalu to zupełnie, pomimo, że to był nasz lokal i pracowaliśmy na swoich warunkach, to jednak interakcja z żywą publicznością, która przychodzi tylko i wyłącznie na koncert, zupełnie jest inna i zaczęliśmy tęsknić za taką formą naszej pracy. Zostaliśmy zaproszeni do wywiadu przez Romana Czejarka z Lata z Radiem, bo dużo naszej muzyki w tym programie właśnie prezentowano. Do wywiadu właśnie Roman nas zaprosił i w sumie nas mówi, dobrze było, jakbyście się pokazali w Polsce i zagrali koncerty. Nawet zaprosili nas do udziału w ich produkcji. No i zorientowaliśmy się, że pomimo upływu tak wielu lat, bo w sumie 18 lat, ale również stan wojenny, więc praktycznie ponad 20 lat niebytności na rynku, jest to ogrom czasu, to są praktycznie dwa różne pokolenia, to jednak publiczność przyjęła nas tak fantastycznie, że to przeszło nasze w sumie oczekiwania. Zagraliśmy taką serię paru koncertów wakacyjnych, no i gdzieś to serce zaczęło balić i to nieźle. Że może to jest właściwa droga dla nas na daną chwilę, że powinniśmy no, do Polski jednak przyjeżdżać i grać, przypomnieć się, że w dalszym ciągu pracujemy. Tak pracowaliśmy dla Polonii Amerykańskiej, bo wiele lat również spędziliśmy w Kalifornii. Tam generalnie też nie pracowaliśmy tylko dla rynku polonijnego, ale również musieliśmy się znaleźć na rynku amerykańskim. A koncertowanie w Polsce naprawdę sprawiało nam ogromną przyjemność. Nie było momentu, że żałowali Państwo tej decyzji powrotu tutaj, bo dzieci zostały w Stanach Zjednoczonych. Tak, dzieci zostały i są do dnia dzisiejszego. No, syn wyjechał jako maleńkie dziecko, miał niecałe 3 latka, Rafałek, którego jeżeli będzie oglądał w internecie, to buziaczki i uściski mamusia przekazuje i również naszej córce Michelle, która się już w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii urodziła. No dla nich to jest Ameryka, to jest ich ojczyzna praktycznie. A ja i Zbyszek jesteśmy tak rozrywani, bo rzeczywiście Polska to jest miejsce, gdzie się urodziliśmy, wychowaliśmy, gdzie zostaliśmy nasze rodziny, nasze piękne młode lata i nie tylko, nasze wspomnienia, wspaniałą publiczność. Na te czasy również chyba sukces, który za nami, bo rzeczywiście zespół był bardzo, bardzo popularny przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Więc gdzieś zaczęło nami szarpać, miotać, że jednak warto wrócić do polskiej publiczności tak naprawdę, nie tylko na okres wakacyjny i spróbować, zobaczyć, co się będzie działo. Jak dzieci przyjęły tę informację, że chcą Państwo wrócić do Polski i zostać? Wspierali, czy było im żal, smutno? No, dzieci żyły z muzyką i z tym, co my robimy i w jakim zawodzie jesteśmy. Jest to nietypowy, jak wiadomo, zawód i praca od małego, więc jak gdyby rosły z tym i też widziały, że rozmowy nieraz się toczyły przy stole
na różne tematy, między innymi również na tematy zawodowe, że wspierały nas tym, że jednak powinniście pojechać. Zresztą córka, będąc w szkole, przyjeżdżała na wakacje razem z nami, jeździła czasami w trasy. Niekiedy zatrzymywano ją przy samochodzie i pytano różne rzeczy, no bo była jako ciekawostka, okazało się, że to córka nasza, więc no, niespodzianka była również dla tych, którzy tam blisko nie byli, ogromna, więc była zalewana pytaniami. Myślę, że to dla niej ogromne przeżycie również było. I państwo wrócili i rozpoczęły się muzyczne przygody z Happy Endem. Tak jest. Czyli dalszy ciąg, jakby kontynuacja kariery, też w duecie. Tak. I jak państwo wspominają ten okres? Jak publiczność wtedy was przyjmowała po tym? No już pani też wspomniała, że no jednak była to bardzo miła reakcja ze strony ludzi. Czy teraz pani również zamierzacie państwo wrócić ale do możemy tej... Ale możemy mówić, Danusia, poczuję się tak. Możemy. Jesteś tak? Młodym Kuba Dobrze. Człowiekiem. Bardzo mi miło, bardzo po mi miło. Po amerykańsku zawsze będzie nam... Będzie łatwiej, mury... ja zawsze mówię, tak komunikacja jest. Będzie łatwiejsza. Tak jest. Teraz zamierzacie również wrócić do tej formy w stylu podróże z Happy Endem? Cały czas te podróże trwają i muszę się przyznać, że tak może nieskromnie, że moja przygoda z Happy Endem trwa. W przyszłym roku będę obchodziła 40-lecie pracy zawodowej i jak niewielu chyba artystów, wykonawców, jestem wierna jednej formacji, czyli Happy Endowi. Mm-hmm. Zaczynając... Sama nazwa przecież z języka angielskiego no tak. Ma w sobie coś, prawda, takiego szczęśliwego. Tak, bo myślę, że Zbyszek wpadł na genialny, bo ponieważ mówię tu o Zbyszku, ponieważ on, to było jego dziecko, to był jego pomysł i to, co sobie zaplanował, to wykonał chyba w 110%. Muzyka, którą zespół Happy End promował i proponuje dalej i staramy się dalej to śpiewać, jest to muzyka szczęśliwa, jest to muzyka harmonijna, jest to muzyka, która niesie radość, mam nadzieję, dobrą energię. I myślę, że na różne czasy, które były, są i będą, to takie antidotum jest fantastyczne, że jest muzyka z dobrą energią i z harmonią. Jakie plany teraz w takim razie na przyszłość? Oczywiście patrząc pod kątem zawodowym i zespołu i występów. Bo no, wiem, już chyba informacja oficjalna. Możemy powiedzieć, prawda, że już tak zespół... Pogubiłem wszystkie kartki aż z wrażenia, że zespół ponownie wraca do grania koncertów, reaktywuje się, ponownie wchodzi z kopnięciem, z pełną parą? Absolutnie tak. Reaktywujemy, ponieważ no, nigdy jak gdyby nie zawiesiliśmy naszej pracy i muzyki na haku, jak to się mówi w cudzysłowie kolokwialnie, to jednak zmieniamy troszeczkę formację naszego zespołu, ponieważ no, niektórzy z państwa już będąc na koncertach widzieli, że Zbyszka nie zawsze Zbyszek z nami gra i koncertuje. Do współpracy ja osobiście zaprosiłam naszych przyjaciół, z którymi bardzo często grywaliśmy, bo oprócz tego, że grywaliśmy w duecie, tak może wrócę króciusieńko, to również czasami no, w większym trochę składzie graliśmy i zaprosiłam do współpracy tym razem moich przyjaciół, Andrzeja, Artura Grudzińskiego i Miłkę Małecką i w tym momencie jako reaktywowany zespół będzie, oprócz, mam nadzieję, że Zbyszek do nas też dołączy, tercet. Tercet. Tak czy jakieś możemy się spodziewać produkcji, nagrań, płyt? Coś, jakieś plany już może są? Czy jeszcze na razie cichosza? Oczywiście, że planujemy. Myślimy nad nową wersją i myślę, że wiele osób, które ogląda nas dzisiaj, mam nadzieję, zgodzi się ze mną, że warto spróbować, aby przebój, który był przez nawet Polskie Radio uznany za jeden z największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej, światło dzienne ujrzy może, być może w formie klubowej. Co państwo na to? Myślę, że na dyskotekach szalał nieraz i myślę, że taka... Spróbujemy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także mamy materiału naprawdę bardzo dużo i możemy troszeczkę niektóre utwory odświeżyć, oprócz tego, że będą powstawały również nowe. I eksperymentować tak. Troszeczkę, zobaczyć. Czyli to będzie Happy End New Generation. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Jest wielu artystów, znaczy może nawet, nie wiem, czy można powiedzieć artystów, muzyków, którzy istnieją na scenie, osiągają jakiś tam moment kariery i raptem zanikają. Tutaj
na scenie już Państwo istnieją, no 40 lat Pani wspomniałaś. Tak, w przyszłym roku. Ja w przyszłym roku, a Zbyszek ma 50-lecie pracy swojej artystycznej. I to jest podziw. Tyle lat i cały czas ta sama pasja. I to ta muzyka naprawdę musi być głęboko w tych sercach Waszych. Myślę, że nie jest to najważniejsze, żeby zaistnieć, tylko właśnie, żeby przetrwać. I żeby, jeżeli młode pokolenie artystów, a mamy młodych, fantastycznych, bardzo zdolnych ludzi, jeżeli poczują to, że to jest dla nich służba, bo to, co robimy, to jest również służba dla publiczności. I jeżeli to, co odtwarzamy na scenie i to, co jeżeli śpiewamy z serca, to myślę, że to przekłada się na to, że ludzie pokochają to, co masz do przekazania. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdybym dzisiaj miała uprawiać muzykę, na przykład heavy metal, ponieważ to zupełnie nie jest w zgodzie z moją naturą. Kiedy zaczynałam, to śpiewałam raczej muzykę pod tytułem Poezja śpiewana i trudno było sobie nawet wyobrazić, że muzyka happy end to będzie coś dla mnie. A jednak z czasem to, co Zbyszek właśnie komponował, że to były takie utwory, które on pisał właśnie z serca. To nie były utwory takie, o, kolejna tam pioseneczka. I to naprawdę głęboko gdzieś tam w tym sercu głęboko siedzi i pokolenia się zmieniają, a problemy, które to nowe pokolenie ma, są takie same, jak my mieliśmy. I chyba się tu się zgodzisz. Bo zawsze ludzie będą tęsknić, zawsze będą kochać, zawsze będą się rozchodzić, zawsze będą czekać na tą jedną wymarzoną, czy tego jednego wymarzonego. Także jeżeli rzeczywiście to, co twórca pisze, dotyczy naszego realnego też życia, to myślę, że tego typu twórczość jest bardzo realnym dziełem, które ma prawo przetrwać. Nawet w formie piosenki, prawda? Każde jakieś nasze działanie wiąże się z jakimś celem. Tak. No i mamy powrót, prawda? Kolejna, wracamy na scenę. Jaki jest teraz ten cel? Jaka jest misja? Jakie są dążenia teraz? Muszę to tak troszeczkę tajemnicy przekazać. Nie powiemy nikomu. Nie powiemy nikomu, nie. Powiemy nikomu. Proszę teraz nie słuchać. Pomimo, że Zbyszek tak na moment zawiesił swoją estradową działalność, to ja czuję się na tyle silna, ponieważ no, różne rzeczy w swoim życiu robiłam, poznając w ten sposób samą siebie, na ile mnie stać i co mogę zrobić, na ile mogę rzeczywiście mieć siły i poweru do tego, żeby działać. Nie chciałabym właśnie, żeby to, co, do czego doszliśmy, żeby to po prostu w pewnym momencie zawisło i gdzieś rozeszło się w przestrzeni. Więc chciałabym dalej, ponieważ mam do tego prawo. Z jakiego powodu? Rozmawiam często po koncertach z ludźmi, którzy przychodzą, naszymi fanami, którzy przychodzą na koncerty, dzielą się z tym, co czują, bo piosenka to nie jest coś, co możemy zważyć, zmierzyć, po prostu dajemy ludziom uczucia. I bardzo często, czasami ze łzą w oku ze mną rozmawiają, że no oczywiście dopytują się, dlaczego Zbyszka nie ma, co się stało i tak dalej, ale mówią, żeby pani nigdy z tego nie zrezygnowała, bo to potrzebujemy, tego typu muzyki my również potrzebujemy. Tak jak powiedziałam, na świecie się dzieje tyle różnych takich przykrych rzeczy. Nie będziemy tutaj w politykę wchodzić, ale naprawdę dużo zła jest, więc ja to traktuję jako takie antidotum. I to mi do mojego dzisiaj funkcjonowania jest również potrzebne. Myślę, że pomagając innym, pomagamy również sobie. Ja staram się robić to poprzez piosenkę. I to, co w sercu mi gra i to, co chciałabym tej trochę radości, dobrej energii ludziom przekazać, bo życie bez muzyki byłoby bardzo szare i smutne. Dziękuję bardzo, Danusiu. Oby wszystkie teraz plany się spełniły. Mam nadzieję, że to jest jeden z pierwszych wywiadów teraz z nowym tym planem, już kiedy usłyszeliśmy tę informację oficjalną i na Facebooku również wyczytaliśmy. Jeden z pierwszych? Przyznam się Państwu i Tobie, Kuba, że zawsze miałam takie męskie ramię przy sobie w postaci mojego męża, także troszeczkę się czuję może z lekka nieswojo, ponieważ po raz pierwszy jestem solo przed kamerą. Dziękuję za zaproszenie. Liczę na to, że spotkam się z Państwem na koncertach, które dzięki naszemu takiemu teamowi, managementowi odbywają się, odbywać się będą. Także życzę wszystkiego najpiękniejszego, by zima i te szare dni były weselsze. Weselsze.
i proszę słuchać muzyki Happy Endu. A gdzie fani zespołu Happy End mogą teraz śledzić losy? Myślę, że na razie na naszym Facebooku. Także zapraszamy wszystkich do lajkowania. Do lajkowania przede wszystkim programu, który wy tutaj to tak na przy okazji. To już tak przy okazji. Państwa, jak już... Będziemy się wspierać wzajemnie, prawda? Także mam nadzieję do miłego zobaczenia i liczę na to, że w przyszłości się również na Ławeczce spotkamy. Ja również mam nadzieję. Spotkamy. I żeby nasza rozmowa została w twojej pamięci na jak najdłużej, na zawsze, mamy od nas upominek na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Kubeczek, który może w te zimowe wieczory akurat do muzyki i coś ciepłego na rozgrzanie, herbatka, na poprawienie też nastroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę Państwa, my widzimy się już w następny piątek po godzinie 18 w programie Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A dzisiaj moim i Państwa gościem była Danuta Kremer-Nowak. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, buziaczki. Pa!